trudno chyba o bardziej klimatyczny współczesny serial jak pierwszy sezon True Detective, antologii stacji HBO stworzonej przez Nicka Pizzolatto i wyreżyserowanej przez Karego Fukunagę. Ten pierwszy absolutnie niedościgniony sezon. W tej chwili powstaje trzeci i miejmy nadzieję, że uda się chociaż częściowo powtórzyć sukces tego pierwszego sezonu, który był nieprawdopodobnie klimatyczny. Klimatyczny jak to miejsce, w którym nagrywamy wstęp do tego odcinka. Celowo tutaj przyjechaliśmy, celowo nie nagrywamy go w centrum Nowego Orleanu, ponieważ wszystkim z jakiegoś powodu True Detective kojarzy się przede wszystkim z Nowym Orleanem, a tymczasem to jest serial, który jest bardzo mocno osadzony przede wszystkim w klimatach Luizjany, tej Luizjany podmokłej, tej bagiennej, tej, gdzie cały czas pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie, zaraz będzie burza i zaraz lunie. Tej Luizjany, gdzie ludzie żyją przede wszystkim z rybołówstwa, gdzie bez problemu spotkać można aligatora. Tutaj założę się, że za mną w tym jeziorku pływają aligatory. To jest właśnie to miejsce, które w 100% pokazano w pierwszym sezonie detektywa. Tu jeszcze nie pada, a tu jest oberwanie góry. Zobacz, jak paruje ziemię. Ale jakie drzewa teraz są. Wtedy takich nie było. Nadal wygląda jak obraz nędzy i rozpaczy. Nic tutaj nie zrobili od tamtej pory. Ale to jest niesamowite, bo to jest takie déjà vu na żywo. Już tutaj raz byliśmy i byliśmy tutaj w marcu tego roku i obiecaliśmy sobie, że przyjedziemy nakręcić już taki konkretny odcinek śladami seriali. No i proszę, jesteśmy. Jesteśmy, wróciliśmy w bardziej sprzyjających okolicznościach przyrody. Mamy przede wszystkim lepszą pogodę niż wtedy. Wtedy było zimno, teraz jest gorąco, jest totalnie upalnie. No i trawnik wymaga koszenia. Nie ma tego gościa na kosiarce, no nie ma go. Ale nie ma tutaj ani Rasta, ani Martiego. Nie stoją tutaj samochodem. Tutaj przy tym trawniku konkretnie stali. Ta szkoła spalona w tym momencie należała do fundacji Tatla, czyli tego bardzo bogatego i bardzo złego pana. I jak widać, ktoś się już na nim zemścił. Chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja oglądałam pierwszy sezon Detektywa kilkakrotnie i zawsze ogromne wrażenie robiło na mnie to, jak pokazano tam naturę, tą taką rozbuchaną zieleń nowoorleańską. Jeszcze dodatkowo to podbito filtrami i czuć taką gęstą atmosferę, ale nigdy nie myślałam, że tutaj jest gorąco. Nie wiem dlaczego, jakoś nigdy nie przyszło mi do głowy, że tu jest po prostu parno, że jest duszno, że jest mokro w powietrzu. Tymczasem tutaj, jak jesteśmy w tej chwili, to mam wrażenie, że te drzewa, te rośliny dosłownie pożarły Nowy Orlean. I myślę, że nigdzie indziej nie znaleźliby równie klimatycznego miejsca. Wow, przyjechał pan kosić, ale to nie ten sam pan. Będą kosić, ale chyba nie pod szkołą Tatla. A, no właśnie zapomniałam wam powiedzieć, że tutaj jest w pobliżu lotnisko i tutaj albo startują, albo lądują samoloty cały czas.
Najfajniejsze serialowe miejscówki to są takie, które po pierwsze pełnią swoją funkcję, po drugie można na przykład do nich wejść, można w nich coś zjeść i można pogadać z ludźmi. Dokładnie to przed chwilą zrobiliśmy. I powiem Wam, że w Dot's Diner, czyli w tym miejscu, poczuliśmy się przez chwilę jak w domu, dlatego że wszyscy byli przemili i przede wszystkim bardzo chętnie opowiadali o tym, że to miejsce zagrało w pierwszym sezonie True Detective, co sprawia zresztą, że ciągle przychodzą tutaj ludzie i chcą sobie robić zdjęcia. Konkretnie przy jednym stoliku, a mianowicie przy stoliku, przy którym Marty siedział z detektywem Papenia. Tak się chyba wymawia jego nazwisko. My oczywiście też siedliśmy przy tym stoliku. Czasami to jest aż boleśnie oczywiste, że robimy to, co robimy. Niesamowite jest to, jak serialowe miejscówki często przypominają siebie w rzeczywistości, a właściwie tak jakby w serialu zagrały same siebie. Jesteśmy w tym momencie w kawiarni, która nazywa się Tasty Donuts i zagrała w Detektywie w pierwszym sezonie. Była tutaj kręcona scena między Rustem a Marie, czyli żoną Martiego. Rozmawiali na temat Martiego i Rust siedział na tej ławce, prawdopodobnie dokładnie przy tym stoliku, co ja. Samo miejsce zupełnie inaczej wyglądało w serialu, bo przede wszystkim wydawało się dużo większe. Tymczasem jest to maleńki lokal, w którym można zjeść naprawdę świetne, słodkie rzeczy. Janusz jadł eklera, wie, potwierdza. Ja dostałam z przydziału małego pączka, ponieważ tylko tyle mi można na mojej wiecznej diecie. Jest tutaj przesympatyczna obsługa i bardzo dobra kawa. Już jak byliśmy tutaj w marcu, dowiedzieliśmy się, że ta lokacja, która w pierwszym sezonie True Detective zagrała posterunek policji i było tutaj dosyć dużo scen kręconych, między innymi ta słynna scena bójki między Rustem a Martim na tym podjeździe tutaj, że jest to miejscówka, która bardzo często wynajmowana jest na potrzeby filmowe, serialowe i od razu co się stało, jak tutaj przyjechaliśmy teraz, natknęliśmy się na ekipę, która sprząta po zdjęciach do czwartego sezonu NCIS New Orleans. Naprawdę tam jeszcze stoi obrandowany samochód, musicie sobie to obejrzeć na własne oczy, nie oszukuję Was. A ponieważ jest to tak głośna, znana miejscówka, musieliśmy zapytać o pozwolenie na filmowanie. Oczywiście w środku absolutnie nie ma szans, ale na zewnątrz nie ma problemu. W którym się obecnie znajdujemy, nazywa się Cancer Alley, co w wolnym tłumaczeniu oznacza po prostu aleję raka. Nic dziwnego, dlatego że w miejscowości Norco, przylegającej do Nowego Orleanu, w której w tym momencie jesteśmy, znajdują się wyłącznie zakłady chemiczne. Jak okiem sięgnąć, sam industrialny klimat, z jednej strony kominy, z drugiej strony kominy oraz takie charakterystyczne białe kulki, które możecie zobaczyć w czołówce pierwszego sezonu Detektywa. Ale to nie wszystko, dlatego że w Norco kręcono również niektóre miejscówki, w tym kilka barów, no bo bohaterowie ciągle się tam spotykali w jakichś barach i oto i jeden z nich, a konkretnie fasada jednego z nich, ponieważ wnętrze było kręcone niedaleko dalej w prawdziwym barze. To miejsce w rzeczywistości jest zapomnianym przez Boga i historię sklepem z akcesoriami dla wędkarzy, ponieważ oprócz zakładów chemicznych są tutaj też mokradła i bardzo często ludzie przyjeżdżają tutaj po prostu łowić ryby. Mam nadzieję, że ich nie jedzą.
oto i wspomniany bar, gdzie kręcono wnętrze, ale tym razem nie pokażemy Wam, jak tam jest, ponieważ nie dostaliśmy zgody na filmowanie. Się Wam, że jestem pełna najgłębszego podziwu dla ludzi, którzy szukali lokacji do tego serialu, ze względu na to, że bardzo często wybierali lokacje nieoczywiste, ale bardzo malownicze, naprawdę świetne, jeśli chodzi o obrazek. Na przykład tą lodziarnię. To jest na co dzień lodziarnia, aktualnie w tym momencie jest zamknięta. W serialu zagrała wietnamską knajpkę, gdzie siedzieli Marty z Rustem. I widać było w perspektywie Norko. To, co widać za moimi plecami, to jest właśnie Norko. To jest ten taki bardzo ciężki, industrialny klimat, który mamy tutaj wespół w zespół z tą Luizjaną zieloną, podmokłą i taką też nękaną przez nieustanne deszcze. Miejsce skromniutkie, malutkie, idealne i bardzo, jak się okazuje, fotogeniczne. Nad nami wisi wielka burzowa chmura. Tam w tle biją pioruny, a my jesteśmy w kolejnej lokacji. Niesamowite są te lokacje z Detektywa i cały Nowy Orlean jest taką jedną wielką serialową lokacją, gdzie chciałoby się nakręcić film albo serial. Jak na przykład ta stara, opuszczona stacja benzynowa, która ma przepiękny kształt, jest taka modernistyczna i fantastycznie zresztą wypadła w nocnych klimatach, w Detektywie. Tutaj właśnie Rust prowadził śledztwo, przyjechał, tutaj stały prostytutki i on pokazywał im zdjęcia. Przypomnijcie sobie tą scenę, popatrzcie na tą stację, ona naprawdę wygląda fenomenalnie już w tym momencie, a co dopiero w serialu. Znajdujemy się w tej chwili na patelni, a przynajmniej tak się czuję. A jesteśmy konkretnie na parkingu przed centrum handlowym, do którego przyjechał w jednym z odcinków pierwszego sezonu True Detective Marty. I tutaj, w tym lokalu za moimi plecami, spotkał się z niejaką Beth, prostytutką, którą poznał lata wcześniej, dał jej pieniądze. To podobno zmieniło ścieżkę jej kariery, ale nie będę oczywiście streszczać Wam fabuły serialu, to możecie zobaczyć oglądając go. Natomiast jeśli chodzi o miejsce i lokal, to Fox and Hound już w tym momencie nie istnieje. Kiedyś rzeczywiście taki bar istniał. W tej chwili jest tam po prostu sklep, w którym można kupić wszystko poniżej $5. I mówiąc wszystko, mam na myśli naprawdę wszystko, włączając w to śliczne, puchate misie z dużymi oczami, czekoladki i wszystkie rzeczy, o których marzą małe dzieci oraz duże dzieci, które nigdy nie dorosły. Pamiętacie to miejsce, w którym zaszył się Rust? To miejsce, gdzie pracował w barze, mieszkał w chatce z tyłu tego baru. Jesteśmy właśnie w tym miejscu i jest to najwspanialsze miejsce świata. Gdybym była Rustem, też bym tu została, szczególnie, że ludzie, którzy tutaj mieszkają, żyją i są bywalcami tego baru, są dokładnie tacy jak Rust, tylko może mniej cyniczni, są bardzo otwarci, bardzo mili, bardzo ciepli, do tego stopnia, że przyjechaliśmy tutaj na 5 minut z przyczajki robić zdjęcia, a skończyło się na tym, że jesteśmy tutaj
trzecią godzinę, porozmawialiśmy ze wszystkimi i opowiedziano nam milion różnych historii, łącznie z tą dotyczącą domku, w którym mieszkał Rust, ponieważ to jest domek, który od 5 lat wynajmuje niejaka Madonna. Madonna mieszka tam i bardzo sobie chwali to miejsce, ponieważ jest tanie, natomiast opowiadała nam, jak przyjechała ekipa, która najpierw obfotografowała cały jej dom od środka, potem spakowali wszystkie jej rzeczy i ona mówiła, że 4 miesiące zajęło jej przywiezienie, rozłożenie wszystkich gratów w tym małym domku, a im zajęło 15 minut spakowanie tego wszystkiego i wywiezienie do jakiegoś magazynu, gdzie przez pewien czas, przez czas zdjęć, trzymano jej rzeczy. Była zachwycona, ponieważ filmowano w marcu, 3 dni, zapłacono jej za to, a ostatecznie zdjęcia wyszły takie, jakie wyszły, to znaczy możecie je sobie zobaczyć w serialu. Jestem sama zachwycona tym miejscem. Jak mówię, gdybym była Rustem, to bym tu została na zawsze. Ponieważ lokalsi byli tak towarzyscy, że aż utrudniali nam nagrywanie materiału, pozwólcie, że z offu opowiem wam, czym jest Fisherman's Wharf i dlaczego jest najbardziej niezwykłą miejscówką, jaką odwiedziliśmy podczas naszego pobytu w USA. Po pierwsze, leży pośród bagien i rozlewisk w miejscowości Des Alamans, należącej do 3 rodzin, które dzierżawią mieszkańcom ziemię i wynajmują należące do nich domy. Po drugie, nie można tutaj zamieszkać bez pozwolenia starszyzny, dlatego wszyscy lokalsi są tutaj jak jedna wielka rodzina. Po trzecie, bar istnieje od 50 lat. W 2018 roku obchodzono akurat okrągłą rocznicę i od 50 lat jest głównym miejscem spotkań lokalnej społeczności. Po czwarte, ci, którzy tutaj mieszkają, to zbiór ekscentryków, outsiderów i ludzi po przejściach, dla których Des Alamans stało się rajem na ziemi. He loves to ride. Ready? Y'all have a great trip. Good stay. Thank you. A poza tym jest to miejsce jak żywcem wyjęte z 1. sezonu Detektywa, bo w serialu zagrały nie tylko fasada baru czy domek Madony, ale również wnętrza, włączając w to kolekcję wypchanych zwierząt, które na potrzeby zdjęć przeniesiono z zaplecza do głównej sali. Jedną z tych miejscówek z 1. sezonu True Detective, którą znajdziecie w samym centrum Nowego Orleanu, jest ten niesamowity, mroczny, kamienny dom. Ten dom, czyli po prostu dom Tatla, to tutaj właśnie w nocy Rust włamał się, żeby pozyskać pewną bardzo cenną kasetę VHS, która stała się później dowodem w sprawie. Nie powiem wam więcej, bo nie chcę spoilerować. Ale powiem wam, że z tego co wiemy, ten dom dosyć często wynajmowany jest właśnie na potrzeby filmowo-serialowe. Tutaj przyjeżdżają ekipy filmowe i wiemy to nie tylko teoretycznie, dlatego że byliśmy tutaj w marcu i wtedy właśnie widzieliśmy tabliczkę, że będzie tutaj filmowa ekipa. Oczywiście dom jest kompletnie niedostępny, jak widać jest monitorowany, nie da się do niego wejść absolutnie, ale i tak góruje swoją wielką, ciemną, ciężką bryłą nad całą okolicą, która jest przepiękna, ale i tak ten dom się rzeczywiście tutaj bardzo wyróżnia. Miejscówką, której szukaliśmy najdłużej, był ten szpital. Szpital, który wystąpił w finałowym odcinku 1. sezonu Detektywa. Nie będę mówiła zbyt wiele na temat tego, co tutaj się wydarzyło, ze względu na to, że nie chcę wam spoilerować.
Ale to, co jest istotne, to po pierwsze to, że to jest prawdziwy szpital, tylko zupełnie inaczej się nazywa, a druga rzecz jest taka, że niewiele zmieniono. Zmieniono tylko nazwę tego szpitala, ale zostawiono na przykład liternictwo. On w rzeczywistości nazywa się St. Bernard Parish Hospital. W serialu nazywa się Lafayette Hospital, co jest o tyle charakterystyczne, że jeżeli szpital jest w Nowym Orleanie, to ma duże szanse, że będzie nazywał się właśnie Lafayette, ponieważ w Nowym Orleanie wszystko nazywa się Lafayette. Louisiana jest absolutnie niesamowitym stanem, bo z jednej strony jest tutaj dzika, nieograniczona niczym przyroda, a z drugiej strony mamy taki totalny industrial i ten stan łączy dwie te rzeczy, przez co mamy też nieprawdopodobne lokacje, jak na przykład to więzienie, to jest po prostu więzienie. St. Bernard's Parish Prison. To jest ta sama dzielnica, co szpital, pod którym niedawno byliśmy. W tym więzieniu kręcono jedną scenę w szóstym odcinku pierwszego sezonu True Detective, a konkretnie kiedy Marty przyjechał tutaj spuścić łomot dwóm kolesiom. Jest taka miejscówka w pierwszym sezonie Detektywa, która wzbudza bardzo dużo emocji i jest nią słynna Carcosa, to mroczne, mroczne miejsce zarośnięte gałęziami, zielenią, położone na bagnach. To jest stary fort, który mam dokładnie za plecami. Niestety nie możemy do niego wejść, ze względu na to, że ten budynek już od dawna wyłączony jest z jakiegokolwiek użytku. Ekipa filmowa tam weszła, my nie wejdziemy, ponieważ grozi nam po prostu niebezpieczeństwo. Zwłaszcza po huraganie Katrina mury zostały osłabione i w tym momencie zwyczajnie chyba czekają, aż on się zawali. Natomiast nawet z tej perspektywy wygląda niesamowicie. Jest mrocznym, pięknym, wielkim fortem położonym pośrodku wody, pośrodku zieleni. Żeby się tutaj dostać, trzeba pokonać kawałek od Nowego Orleanu, przejechać sporo pośród wysypisk śmieci, cmentarzysk starych samochodów, takich osiedli pełnych bardzo biednych domków i przyczep kempingowych, gdzie mieszkają ludzie. No ale jak się tutaj już dojeżdża, to satysfakcja jest gwarantowana, dlatego że jest tutaj absolutnie niesamowicie i bardzo klimatycznie. Powiem wam tak, podążanie śladami True Detective sezonu pierwszego to nie jest tylko zwykłe zwiedzanie lokacji, to jest doświadczenie. Dlatego, że mało który serial jest tak bardzo przesiąknięty klimatem lokalnym, jak właśnie ten serial, jak właśnie True Detective, który został osadzony w tych nowoorleańskich klimatach, ale chyba nawet jeszcze bardziej po prostu w klimatach Luizjany. Dlatego, że samo miasto nie jest centralnym elementem serialu. To ta dzika natura, to ten industrial, to wszystko, co nas otacza, jest bardzo mocno widoczne i odczuwalne w serialu. W rzeczywistości nie jest aż tak bardzo mroczne, ale wiadomo, że chodziło o to, żeby zrobić klimat. Nie wiem, czy widzieliście pierwszy sezon, ale jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie oglądajcie. Znajdziecie go na HBO Go. Możecie go obejrzeć też ponownie, dlatego że wcale się nie zestarzał. To jest nadal fenomenalny serial, fenomenalne kino. I bardzo czekam na trzeci sezon, który mam nadzieję chociaż częściowo będzie powtórką z rozrywki, będzie również bardzo dobrym serialem.